jakiś mały chłopiec w afrykańskiej wiosce głaszcze psa w tej chwili na świecie. A jakiego koloru jest ten pies? Jest taki bury, jest bardzo sympatyczny i bardzo kocha tego chłopca. W tym momencie stwierdziłam, że będę siebie obserwować, moje życie w trudnym momencie, jako eksperyment, ciekawy eksperyment, na który ja patrzę. Poznanie siebie, spojrzenie w głąb siebie i stwierdzenie, że składam się ze światła i z cienia, z tego co dobre i z tego co złe, nie jestem idealna. Pamięć jest kreacją, czyli to, w jaki sposób my pamiętamy przeszłość, jest po części tym, kim my jesteśmy, jacy my jesteśmy, jaką mamy wrażliwość. Postać, która przypomina Franca Kafkę, ale to jest również ta postać, która przypomina mnie. To jest też ta postać, która przypomina ciebie, odbiorcą. I to jest też ta postać, która się odwraca i właściwie nikogo nie przypomina. Gdzieś tam w tle pojawia się, odsłania firankę w oknie, podąża swoją drogą. Pamiętaj, Kasiu, jak znajdziesz coś na ziemi, na przykład w parku, to zawsze to podnoś, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się może przydać. Są mężczyźni, którzy są tak wrażliwi, delikatni i mężczyźni mogą płakać i mężczyźni mogą być ojcami najczulszymi. Kobiecość w eterze. Zapraszam. Ola Wójcik.